Helenka! Super, że jesteście! Hejka! Zapraszamy Was na kolejny filmik. Dzisiaj koło fortuny zadecyduje, czy rodzice rozpieszają nas przez 24 godziny, czy może są surowymi nauczycielami. Ciekawe, co się wylosuje, ale słuchajcie, może być tak, że jak będziecie nas rozpieszczać, tutaj na maksa nas rozpieszczacie. No to w takim razie to musi działać w drugą stronę też. Jak będziemy surowymi nauczycielami, to takimi na maksa. Okay. Stresuję się. Będzie ciekawie. Dawaj, już. Start! 3, 4. Co tam napisane jest? Sprawdźmy. Oj. O nie! Jesteśmy surowymi nauczycielami! Nie! Czele zaczniemy jutro. Uczycielami. To co? My sobie to wszystko tam opracujemy. Tak. No i widzimy się tu rano. Widzimy się rano, z wami. No niestety. Tak. Okej, słuchajcie, rodzice już poszli tam spiskować, a ja wam teraz pokażę, jaką dzisiaj dostałam super paczkę od Samsunga. Uwaga, uwaga! Jest to... najnowszy telefon Samsung Galaxy S24+. Mega się cieszę. I słuchajcie, ma on funkcję Galaxy AI. I też jestem jej właśnie mega ciekawa. No więc zrobimy sobie teraz unboxing, tylko ustawię was na statywie. Okej, no to zaczynamy otwieranie, ale na początku zobaczcie, jak pięknie zapakowany jest ten telefon. I słuchajcie, jest on dostępny w różnych kolorach, ale są trzy takie ekskluzywne kolory, dostępne tylko na samsung.pl i ja właśnie będę mieć któryś z tych kolorów. Albo błękitny, albo zielony, albo taki pomarańczowy. Więc teraz takie zadanko dla was. Napiszcie w komentarzu, jak obstawiacie, który kolor mi się właśnie trafi. No to co, otwieramy, Marcel? Tak! Zobaczcie, to teraz będzie mega takie satysfakcjonujące. Uwaga! Mamy otwartą taką szybkę. I teraz telefon. Uwaga, uwaga! Wielka chwila! I bierzemy. Chodź. Czekajcie. O, jacie, ale piękny! Zielony kolor! Prześliczny, naprawdę. Mega mi się podoba. Okej, jestem mega ciekawa tych funkcji Galaxy AI. A niektóre z nich widziałam na prezentacji online, na przykład wyszukiwanie jakichś obiektów ze zdjęć, ulepszone zdjęcia w ciemności dzięki właśnie sztucznej inteligencji oraz tłumaczenie rozmów na inny język, więc są naprawdę świetne. No i co, pokażę wam te funkcje pewnie jakoś w trakcie filmiku, bo wiecie, jeszcze muszę skonfigurować telefon i go włączyć, więc trochę mi to zajmie. Pobudka, wstajemy! Przecież sobota jest! Co z tego, że sobota? Trzeba ćwiczyć mózg, nie można się rozleniwiać! Okej, tylko przestań tych dzwoni! Wstajemy, nie śpimy! Oczywiście jest sobota! Sobota, nie sobota, mózg trzeba ćwiczyć, nie można rozleniwiać, wstawaj! Czemu akurat ten dżem musiał wypaść? Mogą sobie teraz spać do 11. No i pięknie. Na początek rozgrzewka. 100 podskoków. No energicznie dzieci, 100 podskoków, szybko. To was pobudzi do życia, no już. A ty czemu mam przeskoczysz? Ja już skakałam. 7, 8, 9, 100. Pięknie. Nie. Teraz szybko idziemy do łazienki i na śniadanko. Co my się pakowaliśmy, Marcel? Marcelek, obejrzymy sobie coś? Okej. Dobra, gdzie jest pilot? O, jak tam, już po śniadanku? Tak, już po śniadanku. No to cieszę się bardzo, na zdrówko, ale teraz nie siedzimy, idziemy do klasy, chodźcie. Ale do jakiej klasy? Przecież jest sobota i szkoła jest zamknięta. Zgadzam się. Więc klasa przyszła do was, jest u ciebie w pokoju.
i zapraszam was, chodźcie. Tak bardzo nie chcę iść. Nie no, chodźcie, chodźcie. No widzicie, jak przerwa na was działa? Chwila przerwy już się nie chce. Szkoła to powinna być 7 dni w tygodniu. O, i co? No, to wy byście się nie wybili z tego rytmu, a tak? No nie, to serio wygląda jak klasa. Tak. Podoba się? Nie. Dobrze, to zaczynamy pierwsze zajęcia. Ja przygotowałam dla was tutaj zdjęcia na karteczkach, a wy pod spodem musicie opisać, co to jest i gdzie się znajduje. Co to za zadanie? Musielibyśmy mieć wszystkie encyklopedie świata. Skąd mamy wiedzieć, jak, co to jest w ogóle? No wiem, nie jesteśmy w posiadaniu tych encyklopedii, dlatego pozwalam wam wyjątkowo korzystać z internetu. No mama, ale chociaż powiedzmy, w jakim kraju jest taki pałac? Po pierwsze to pani, mamo, a po drugie to byłoby za proste. Musicie sobie sami wyszukać, co to jest i gdzie się znajduje. Okej, Lenka, to wpisz w internet słowo pałac. Zobaczymy, co nam pokaże. Dobra, już, czekaj. Nie no, tego jest zdecydowanie za dużo. Pokaż. Patrz, ile pałacy i tutaj nawet nie ma tego. Pani, mamo, to nam zajmie wieki. Tak, wiem. Dlatego macie na to 3 godziny. Pani mamo, a jak skończymy wcześniej, to możemy mieć czas wolny? Oczywiście, że tak, o ile w ogóle zdążycie. A ja sobie w tym czasie posłucham audiobooka. Ile tego jest? Marce, mam swój pomysł, daj. Okej. Wykorzystamy jedną z funkcji Galaxy AI. O tak, no. To jest sztuczna inteligencja. Super, patrz. Słyszałem. Robimy zdjęcie i uwaga, zyskam sobie ten przycisk. I teraz bardzo łatwo możemy sobie zaznaczyć pierwszy obiekt i zobaczymy Pałac Prymasowski w Bratysławie. Ha! No teraz na cyrek? Tak. Okej. Okay. To jest fajne. To jest mega fajne. To jest mega fajne. Okej, a teraz sprawdzimy tego kota. No, jestem mega ciekawa. Co? Ej, to nie jest kot, to jest jakiś manus typowy. Manus... Ej, ale on słodko wygląda. Pani mamo! No tak, słucha audiobooka. Pani mamo! O! Skończyliśmy, proszę bardzo. Skończyliście wszystko? Tak. To jest niemożliwe. Jednak możliwe. Jak wy to zrobiliście? Po prostu, udało nam się. To co, teraz mamy czas wolny? Obiecałaś, pani mamo? No, tak, obiecałam. Tym bardziej, że to wszystko jest zrobione dobrze. Nie wiem, jak wy to zrobiliście, ale... No tak, macie czas wolny, no. Idę pokazać tacie. Jest! A więc co? Nie nauczyłeś się? Siadaj. Jedynka. A ty co robisz? No wiesz, trenuję rolę surowego nauczyciela. Wiesz, jedynka, siadaj, nie? A w ogóle co? Jak tam idzie? Męczą się z tym, nie? Dobra jest sobie, że właśnie nie. Już to zrobili. Nie wiem, jakim cudem. No jak to? Przecież to tam wpisujesz pałac z mnóstwo różnych zdjęć, a to przyglądać. No dokładnie. Wyobraź sobie, że wykonali zadanie i to jeszcze poprawnie. No dobra. Teraz ja idę ich popytać. Właśnie nie możesz, bo ja im obiecałam, że jak szybko się uwiną z zadaniem, to mają czas wolny. No, a że się szybko uwinęli, to mają prawie 3 godziny wolnego czasu. To cwaniaczki. Dobra, więc ja sobie dłużej potrenuję, przygotuję jakieś pytania trudne. Okej. No i co, gagatki? Teraz ja was przepytam. Tato, serio? Panie tato, Lena, będziesz pierwsza. Okej. Powiedz mi, Lena, wzór na gęstość. To będzie D równa się M przez V. Dobrze, możesz usiąść. Marcelek, teraz ty wstań. A ty powiedz mi, ile to jest 20 minus 5? 15. Dobrze, możesz usiąść. No i nie było takie trudne. No. No dobrze, to teraz coś trudniejszego. Jakieś pytania z lektur. Proszę, Lena. To będą pytania z powieści Lalka. Ale my takie lektury nie przerabialiśmy. Ja jestem dopiero w 7 klasie. Były w tych dodatkowych. No. Pierwsze pytanie. Jak długo Wokulski uczył się w szkole głównej? Ale ja przecież nie czytałam tej lektury, to nie mam pojęcia.
Strzelaj. 3 lata? No nie, źle. Kolejne pytanie. Po co Izabela przyjechała do sklepu Wokulskiego? Przyjechała do jego sklepu, żeby z nim pogadać. Nie, źle. Przyjechała po nowe rękawiczki. Siadaj. Będzie 1. Teraz Marcel stanie. Marcel, dla ciebie pytanie z Kajko i Kosza, szkoła latania. Który z bohaterów wylądował u kowala dentysty na fotelu? Nie wiem, my tej lektury jeszcze nie mieliśmy. Panie tato, przecież ja wiem, to jest lektura z 4. klasy. Ja ją przerabiałam, a Marcel jest 1. Pomyliło ci się na pewno, już było dawno. O nie, zaraz panu udowodnię. Kajko i Kokosz, w której klasie jest lekturą? Jak podaje Fundacja Kreska Janusza Christi, Kajko i Kokosz, szkoła latania, lektura obowiązkowa w 4. klasie, teraz w językowy. I widzi pan? No dobrze, macie mnie. Otwórzcie książki i będziemy robić ćwiczenia. I widzisz, Marcel, uratowaliśmy się przed tą niesłuszną 1. No, jeszcze pan by dobrze jakby dostał 1. Aha, no. Koniec tych śmiechów, robić. No, trzeba sobie jakoś radzić, no. Dzieci, przerwa, idziemy na obiad teraz. Pana tatę też zapraszam. Okej, Mikołaj, bo ona przerwa. Zapraszam. O, świetny obiad. To rozgłodniałem. Dobrze. Teraz będziemy mieć zajęcia z historii. Tutaj mamy materiały z wojny 30-letniej. Jedyne 9 stron. Proszę bardzo. Co ja mam z tym zrobić? Musisz przeczytać na głos, żeby Marcelek też słuchał, a następnie sporządzić króciutką notatkę z najważniejszych wydarzeń. Ale przecież samo to przeczytanie zajmie mnóstwo czasu. No o to chodzi, w końcu jesteśmy surowymi nauczycielami, jak wylosowaliście. Więc macie tutaj zadanie tak na kilka godzin, a ja w tym czasie idę sobie zrobić kawkę, dobrze? Okej. Miłego czytania i sporządzania notatek. Nie no, Marcel, rodzice już przeginają, grają nie fair, a tym bardziej tata. A poza tym jest sobota, no należy nam się też odpoczynek od tej nauki. Więc, to jest internetu. To poczekaj, ja zaraz coś zrobię, szybką notatkę. Jak to zrobisz? Słuchaj, Marcel, znajdę ten artykuł na internecie i użyję funkcji Galaxy AI, która zrobi mi z tego takie krótkie podsumowanie. Okej, Marcel, znalazłam już ten artykuł i teraz wystarczy coś sobie takie gwiazdeczki. Podsumuj. O, i to gotowa notatka. Ale ekstra funkcja, to jest normalnie magia. Nie magia, to po prostu sztuczna inteligencja. Okej, przepisujemy. I jak tam dzieci? Którą stronę czytacie? Bo chętnie posłucham. Już żadną. Skończyliśmy. What? No żartujesz chyba. Niemożliwe to jest. Pokaż. Notatka już jest napisana. Najważniejsze rzeczy, czy tylko początek przepisaliście, co? Najważniejsze. Możesz sprawdzić, mamo. Nie, to jest niemożliwe. Mówcie mi, jak to zrobiliście. To jest po prostu niemożliwe, żeby... Ja... Mnie nie było ile? 10 minut? Okej, powiemy, jak my to zrobiliśmy, co, Marcel? Tak. Tylko jest jeden warunek. No zamieniam się w słuch. Jaki warunek? Taki bardzo ważny, że jak wam powiemy, to challenge musi się już skończyć, no bo naprawdę już długo trwa, a poza tym wydajecie nam jakieś takie zadania dziwne, takie wiecie, nie fair są. No faktycznie, może trochę za trudne te zadania były. A tata nawet chciał nas oszukać. Tych lektur nie było w naszych klasach. Niefajnie. No dobra, faktycznie niefajne to było. Skończmy już ten challenge. Ale powiedzcie mi, proszę, jak wy to zrobiliście? Okej, to wszystko dzięki funkcji Galaxy AI. Ale że co? Pokaż. Jak to działa? Okej, teraz użyjemy sobie takiej fajnej funkcji Galaxy AI, dzięki której będziemy mogli rozmawiać z tatą po chińsku. Żartujesz? Mhm. Tak. Zobaczcie. Halo. Nie hao, 我是实时翻译助手
当前正在翻译此通话，并提供实时字幕。Chodź już, chodź. No dobra, my graliśmy, nie fair, to wy sobie pomagaliście. Okej. No to co, koniec challenge'u. Koniec challenge'u, tak samo jak koniec filmiku. Jeśli wam się podobało, dajcie super łapki w górę i subskrybujcie. Pa, 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 pa.